Przez wieki dolny bieg Odry pozostawał niezakłóconym przez człowieka obszarem bagiennym, bogatym i różnorodnym ekosystemem. Tereny te zamieszkiwały liczne gatunki ryb, ptaków, ssaków oraz innych zwierząt i roślin, tworząc złożoną i funkcjonalną sieć ekologiczną. Jednak w XVIII i XIX wieku nastąpiła era intensywnego zagospodarowania tej rzeki. Człowiek, dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb, zaczął przekształcać i ujarzmiać przyrodę, zmieniając oblicze tego unikalnego ekosystemu. Jednym z najbardziej znaczących przykładów była transformacja Międzyodrza, naturalnie podmokłego terenu, rozciągającego się między Widuchową a Szczecinem w przestrzeń rolniczą. W XX wieku dokonano tu intensywnych prac melioracyjnych, tworząc liczne kanały i rowy, które zmieniły krajobraz regionu. Po zmianie gospodarzy tych ziem w 1945 roku nastąpił kolejny zwrot. Zaniedbano utrzymanie systemu hydrotechnicznego, co umożliwiło sukcesji wtórnej przywrócenie Międzyodrza do stanu zbliżonego do pierwotnego. Obszar ten stopniowo zamienił się w dzikie, podmokłe lasy łęgowe i szuwary, a działalność ludzka stopniowo zanikła. 30 lat temu na Międzyodrzu powstał Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry. Jednak nadal pozostaje to obszar mało znany i trudno dostępny, obejmujący ponad 6 tysięcy hektarów niezwykłej, ale zagrożonej przyrody. Katastrofa ekologiczna na Odrze w 2022 roku przyczyniła się do powstania inicjatywy obywatelskiej zawiązanej w lutym 2023 roku. Grupa ta, składająca się z lokalnych działaczy, przyrodników, naukowców, fotografów, artystów i muzyków, opowiada się za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W swoim manifeście podkreślają oni wartość przyrodniczą tego terenu oraz aspekty społeczne związane z bezpieczeństwem ludzi i rzeki oraz szansy dla mieszkańców regionu, jaką niesie za sobą powstanie Parku Narodowego. Oddajmy więc głos tym pasjonatom. Posłuchajmy, dlaczego Międzyodrze jest tak wyjątkowe i dlaczego powinno jak najszybciej stać się Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry. Jestem biologiem, od 30 lat zajmuję się badaniem ptaków na Międzyodrzu, zatem znam ten teren bardzo dobrze i mogę zapewnić, że nie mamy się czego powstydzić. Teren ten można porównać do innych chronionych obszarów podmokłych na całym świecie, takich jak chociażby Delta Dunaju czy Delta Okawango. Tamte tereny mają swoje właściwości, ale Międzyodrze również. Jest to oczywiście oprócz walorów przyrodniczych, ważne jest tutaj jeszcze coś innego. To jest obszar, który kiedyś został ujarzmiony. Kiedyś przed wojną były tutaj łąki, pastwiska, bagna zmeliorowano. Utworzono cały szereg urządzeń hydrotechnicznych, śluz i przepompowni. Natomiast od 80 lat mniej więcej nie robione jest tutaj nic. Także ten teren powraca do takiego stanu przyrodniczego, który funkcjonował tutaj przed tym, zanim człowiek zaczął ingerować w ten teren. Niektóre obszary Międzyodrza, szczególnie środkowa czy północna część, są tak dzikie, że gdybyśmy się cofnęli kilka tysięcy lat temu, te tereny wyglądałyby prawdopodobnie podobnie. Ale Międzyodrze to też właśnie te zaniedbane łąki, te stare, zabytkowe już teraz urządzenia hydrotechniczne. I jedynym sposobem, żeby to z jednej strony zachować, z drugiej strony odtworzyć, to jest powołanie tutaj Parku Narodowego. Jestem przyrodnikiem, ornitologiem, urodziłem się i mieszkam nad Odrą. Od ponad 20 lat zajmuję się badaniami i ochroną nadodrzańskiej przyrody. Międzyodrze to unikalny obszar, wielka różnorodność flory i fauny, długa lista gatunków chronionych. Samych ptaków mamy tu ponad 200 gatunków, w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Ostoja ta jest także fragmentem wielkiej międzynarodowej ostoi ptaków o randze europejskiej, jaką jest Dolina Dolnej Odry. Międzyodrze to także unikatowe torfowisko w skali Europy z roślinnością, która nie występuje już u ujścia innych europejskich rzek. Flora przyszłego Parku Narodowego liczy ponad 430 gatunków. Wiele z nich wpisanych zostało na czerwone listy gatunków zagrożonych. Mieszkam w małej wsi nad Odrą, gdzie prowadzę rodzinną firmę dekarską. Odra jest miejscem, które od lat nakręca mnie artystycznie. To tu tworzę muzykę inspirowaną miejscami, które na co dzień fotografuję i nagrywam. Jestem współautorem projektu Życie w Dolinie Odry, w którym pokazujemy najpiękniejsze zakątki Doliny Dolnej Odry.
Od katastrofy odrzańskiej stał się on manifestem mówiącym o tym, że działania destrukcyjne zaszły za daleko i że mamy zbyt wiele do stracenia. Widuchowa, w której jestem, jest południową bramą Międzyodrza. To tu, za moimi plecami, zaczyna się niesamowita, w większości niedostępna dla człowieka przyroda. Międzyodrze to niemal całkowicie dzika kraina torfowisk, podmokłych łąk, plątanina kanałów, rozlewisk, a nawet jezior. Jesteśmy w Zatonii, jesteśmy w miejscu, do którego ja przychodziłem w ubiegłym roku, kiedy była katastrofa, dokumentować to wszystko, co tutaj się dzieje, pokazywać naszą bezsilność wobec tego zatrucia, tej katastrofy odrzańskiej. I właśnie tutaj, w tym miejscu spotkałem Ewę Drewniak, spotkałem Łukasza Ławickiego, spotkałem Jacka Engela z koalicji Ratujmy Rzekę, którzy tutaj pomalowali sprayem linię i liczyli zatrute ryby, już dokumentowali to wszystko, co się z Odrą dzieje. Mi bardzo zaimponowała ta ich aktywność, to, że jednak w tej bezsilności, w tej bezradności jednak można coś robić. I kiedy padło hasło, że powołujemy na Międzyodrzu Park Narodowy, ja dołączyłem do tej ekipy, bo wierzę w tą aktywność społeczną. Wierzę, że razem możemy coś zrobić dla miejsca, przy którym żyjemy, dla Odry, która przepływa pod naszymi oknami. Jestem hydrobiologiem. Od blisko 20 lat prowadzę badania na Odrze. Zajmuję się bentosem. Bentos to organizmy bezkręgowe, które zasiedlają dno zbiorników. Tuż po katastrofie wybrałam się na wyprawę badawczą na Odrę, aby zbadać stan bentosu. Okazało się, że najbardziej ucierpiały małże i ślimaki skrzelodyszne, których populacja zmniejszyła się o blisko 90%. Nie wszystkie gatunki ucierpiały tak samo. W niektórych miejscach, na niektórych odcinkach, nawet całkiem długich, nie odnalazłam w ogóle szczeżui pospolitej. Na innych jej stan był katastrofalny. Oznacza to, że gatunek ten będzie miał poważne problemy, aby odtworzyć się. A być może nigdy się to nie uda. Dlaczego mówię o szczeżui? Szczeżuje i w ogóle małże są bardzo ważne dla ekosystemu rzeki, ponieważ pobierają z wody glony, materię organiczną i w ten sposób oczyszczają wodę. Są filtratorami. Park Narodowy na Międzyodrzu nie jest nowym pomysłem. Chcemy dokończyć starania rozpoczęte ponad 3 dekady temu przez profesorów Jasnowskich i Sukowa. W tamtym czasie miał powstać tu Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Niestety starania te zakończyły się tylko połowicznym sukcesem. Po stronie niemieckiej powstał Park Narodowy, natomiast po stronie polskiej ustanowiono jedynie Park Krajobrazowy. Z perspektywy kilku dekad okazało się, że była to niewystarczająca ochrona dla Międzyodrza. W ostatnich latach Międzyodrze silnie degraduje się, kanały wypełniają się osadami, zarastają i tak właściwie nic nie robi się w tym zakresie. Dotychczasowe formy ochrony były bezskuteczne. Utworzenie parku narodowego z planem ochrony czynnej, który obejmować będzie udrażnianie kanałów, usuwanie materii organicznej, umożliwi Międzyodrzu funkcjonowanie przez długie lata. Szerzej na to patrząc, z punktu widzenia tego, że mamy obecnie globalne ocieplenie, globalny ubytek bioróżnorodności, ludzie zaczynają to dostrzegać, dostrzegają to też politycy, że powinniśmy lepiej, poważnie podejść do ochrony przyrody, powiększyć te obszary chronione. Dodatkową presją jest nowy Zielony Ład Unii Europejskiej, w którym każde państwo członkowskie powinno objąć ochroną 30% powierzchni swojego kraju, w tym 10% obszarów ochrony ścisłej, czyli takie jak parki narodowe czy rezerwaty. Zatem to, co jest obecnie w Polsce, te 1,5% obszarów chronionych, no to jest bardzo mało i mamy duże pole do działania. Jestem przyrodniczką. Od ponad 20 lat mieszkam i pracuję w Dolinie Odry.
Zajmuję się tu głównie czynną ochroną muraw i edukacją. Mamy wiele form ochrony przyrody. Park Narodowy jest jedną z tych najbardziej skutecznych. Naprawdę niewielka powierzchnia kraju to są tego typu obszary chronione. Parków narodowych mamy zaledwie 1% powierzchni kraju, rezerwatów zaledwie 0,5%. Więc powołanie kolejnego parku nie zabierze nam ludziom terenów, które możemy sobie zagospodarowywać do tych celów takich gospodarczych. Dlaczego Międzyodrze powinno zostać parkiem narodowym? Jest to obszar kluczowy w dobie zmian klimatycznych i katastrof ekologicznych. Mogliśmy się o tym przekonać podczas katastrofy na Odrze. W czasie, gdy na Odrze Wschodniej i Zachodniej ginęły ryby z powodu braku tlenu, na Międzyodrzu ilość tlenu była wystarczająca, aby zapewnić przetrwanie ryb, a także ryby z głównego koryta mogły się na Międzyodrzu chować. A więc Międzyodrze pozostało w stanie praktycznie nienaruszonym i stanowi źródło, z którego życie może powracać na Odrę. Stanowi także nadzieję na odtworzenie się populacji szczyżuji pospolitej. Od wielu lat obserwuję to, co się dzieje z Doliną Odry, zarówno w kontekście przemian gospodarczych i zmian klimatu. Jako kraj borykamy się z potężnymi suszami, woda nam ucieka. Takie miejsce jak Międzyodrze to są świetne miejsca do retencjonowania wody. W dobie zmian klimatycznych słodka woda jest nieocenionym skarbem. Spływając do morza staje się wodą słoną, a więc kompletnie dla nas nieprzydatną. Dlatego powinniśmy ją zatrzymać tutaj na miejscu. Międzyodrze jest terenem podmokłym, ogromnym torfowiskiem, a to właśnie w torfie kumulują się ogromne ilości wody. Międzyodrze to także kanały, starorzecza, rozlewiska, czyli zbiorniki wody słodkiej. Park Narodowy, posiadając zasoby ludzkie, zaplecze techniczne, merytoryczną wiedzę i doświadczenie, może podjąć zabiegi czynnej ochrony dążącej do odtworzenia wartości przyrodniczej, ich utrzymania i ochrony przed zagrożeniami. Postulowane przez naszą inicjatywę zabiegi ochrony czynnej, które wymagają m.in. udrożnienia kanałów, przynajmniej części tych kanałów na Międzyodrzu oraz odtworzenie zabytkowych budowli hydrotechnicznych, takie jak śluzy, mosty, przepusty, sprawią, że Międzyodrze będzie bardziej dostępne dla mieszkańców niż jest obecnie. A jednocześnie z uwagi na specyfikę terenu ten ruch turystyczny będzie skanalizowany do wyznaczonych szlaków. Bardzo ważną funkcją Międzyodrza jest możliwość przejmowania fali powodziowej, a więc zwiększanie potencjału Międzyodrza w tym zakresie jest korzystne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej, jak i z punktu widzenia ochrony środowiska. Zawodowo jestem inżynierem budownictwa, natomiast hobbystycznie zajmuję się fotografią przyrodniczą. I uważam, że Międzyodrze jest jednym z najcenniejszych obszarów, jeżeli chodzi o taką fotografię na terenie kraju. Teren Międzyodrze leży w granicach administracyjnych trzech gmin. Od południa jest to gmina Widuchowa, dalej od mostu w Gryfinie na północ to jest teren gminy Gryfino, a północno-zachodnia część Międzyodrza należy pod gminę Kołbaskowo. Na tym terenie działa również RDOŚ, działają Wody Polskie, działa Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Stąd szereg tych instytucji, które się z reguły nie mogą ze sobą dogadać, tworzy pewien urzędniczy bałagan. Stan pewnego rodzaju psychologii, na którym tracimy my wszyscy, my jako mieszkańcy, potencjalni turyści, ale również i przyroda. Dolina Dolnej Odry to kraina transgraniczna, którą dzielimy z naszymi zachodnimi sąsiadami Niemcami, a oni już w latach 90. utworzyli na swoim obszarze Park Narodowy. Zatem utworzenie Parku Narodowego po polskiej stronie to nie tylko okazja do współpracy, ale i do lepszej ochrony tego unikatowego obszaru.
Dlaczego Park Narodowy? No, odpowiedź jest prosta. Wtedy, kiedy powstaje Park Narodowy, to wokół niego to generuje ruch turystyczny. Przyjeżdżają turyści. A kiedy przyjeżdżają turyści, zostawiają po prostu pieniądze. To jest szansa dla mieszkańców regionu, żeby godnie żyć. Żyć godnie z turystów, ale też i z pięknej, chronionej przyrody. Jestem muzykiem, łowcą dźwięków, mieszkam i tworzę nad Odrą. Dzięki temu, że powstanie Park Narodowy, miejsce to zostanie przygotowane do różnych form turystyki. Ja wyobrażam sobie, że tymi kanałami będziemy podróżowali drewnianymi, tradycyjnymi łodziami, takimi jak ludzie tutaj pływali przed wojną. W zrównoważony sposób będziemy obserwowali tę przyrodę. Dzięki temu też będzie możliwość wyremontowania tego dziedzictwa technicznego, śluz ręcznych, które były przygotowane, żeby ludzie mogli samodzielnie poruszać się na tym terenie. To właściwie jedyna szansa, żeby ten teren mógł wrócić do takiej użyteczności. Park Narodowy to też możliwość udostępnienia między Odrza dla ruchu turystycznego, który byłby zrównoważony, tematyczny, sprofilowany, nastawiony na poznanie i odkrywanie świata przyrody, a jednocześnie na to, żebyśmy nie prowadzili turystyki inwazyjnej, takiej, która niszczy to miejsce, a taka, która pozwala poznać dziedzictwo przyrodnicze Odry, dziedzictwo przyrodnicze Wielkiej Rzeki, a dlatego między Odrze powinno stać się jak najszybciej Parkiem Narodowym. Celem naszej inicjatywy jest zaangażowanie w proces stworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry jak najszerszego grona osób. Samorządowców, polityków, ludzi mediów, artystów, naukowców, przyrodników, aktywistów. Chcemy stworzyć wielki front na rzecz objęcia ochroną tego unikalnego obszaru. W przypadku Międzyodrza jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jest to, tak jak to nazywamy, najłatwiejszy park narodowy do powołania w Polsce, dlatego że nie ma tutaj gospodarki leśnej. Cały obszar, 60 km kwadratowych, czyli obecny park krajobrazowy, to jest własność Skarbu Państwa. Zatem stwórzmy Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry jako pierwszy park narodowy w Polsce po 22 latach. W ciągu 11 miesięcy naszej intensywnej pracy zorganizowaliśmy liczne spotkania i prowadziliśmy setki rozmów. Naszym celem było zdobycie poparcia mieszkańców i decydentów na różnych szczeblach, zarówno lokalnym, jak i krajowym, dla pomysłu utworzenia Parku Narodowego na Międzyodrzu. Przez ten czas w mediach pojawiło się około 50 artykułów na temat planowanego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Udało nam się przyciągnąć do promowania tego projektu szerokie spektrum osób, w tym działaczy społecznych, artystów, przedstawicieli mediów, samorządowców oraz mieszkańców regionu. Do grudnia otrzymaliśmy poparcie od wszystkich gmin, na terenie których ma być zlokalizowany proponowany park. Dzięki temu pierwszy park narodowy nad Odrą jest już na wyciągnięcie ręki.